Jeżeli nie ma, to przechodzimy do następnego punktu. Są to sprawy różne. Proszę o pytania z sali, jeżeli takie są, proszę bardzo. Proszę pani Katarzyna Iwańska. Pierwsze pytanie do pana wójta odnośnie kanalizacji w Dawidach ulic przyległych do ulicy Warszawskiej. Bo z tego co wiem, to żadna z ulic nie ma jeszcze projektu, kiedy to będzie. Drugie pytanie, ulica Terleckiego miała być zrobiona przez Generalną Dyrekcję. Generalna Dyrekcja zasypała 5 taczkami destruktem dziury, co uważam, że mogła zrobić to gmina, bo w tym momencie to gmina wystawiła siebie na pośmiewisko. A trzecie, z jakich funduszy jest zrobiony asfalt na terenie HRS-u? Dziękuję. Bardzo proszę o udzielenie odpowiedzi. Trzy pytania. Tak, pierwsze pytanie odnośnie projektów tych uzupełniających, które są do realizowanej obecnej inwestycji ulicy Starzyńskiego i ulicy Warszawskiej. Zakończenie tych projektów również mamy przewidziane, to znaczy akurat ulicy Terleckiego, bo one będą w różnym okresie, to znaczy te wszystkie ulice nie będą jakby w tym samym czasie. Mamy do końca marca przyszłego roku, czyli już wtedy razem z pozwoleniem na budowę. Akurat powinniśmy mieć możliwość tego w okresie już możliwych do realizacji. Następne pytanie dotyczyło ulicy Terleckiego, następnie nakładki przy przeszkodach. Tak. Ulicy Terleckiego, czyli no, wykonania odtworzenia przez Generalną Dyrekcję. Powiem szczerze, no, na dzień dzisiejszy my tego nie mieliśmy zgłoszonego, że to odtworzenie w ogóle nastąpiło. Nie wiem, czy to jest ostateczna wersja odtworzenia, czy nie. Wyślemy tam swoich... Nie jest odebrane. To nie jest odebrane, więc no, tutaj być może, że to było jakieś prace wstępne po to, żeby umożliwić no, na dzień dzisiejszy przejazd tym ciągiem komunikacyjnym, a nie tak powiem odtworzenie. Ale nie będę ukrywał, no, nie wiem, na dzień dzisiejszy nie wiem, jak to wygląda. Będziemy tak stosowne pytanie zostanie skierowane do Generalnej Dyrekcji. I ostatnie pytanie. Nakładka przed szkołą w Dawidach. Nakładka przed szkołą w Dawidach, dlatego że mamy tam przedszkole. I zresztą tutaj jest na podstawie wielu wniosków, które Państwo radni, nie kto inny tylko składaliście do mnie. Mamy taką powinność, żeby móc zapewnić odpowiedni dojazd zarówno do dwóch elementów, czyli do przedszkola, jak i do ochotniczej straży pożarnej, bo też w zadaniach własnych gminy jest to, że musimy zapewnić tę jednostce, że tak powiem, gotowość bojową, na wypadek oczywiście różnych wydarzeń losowych, żeby ochotnicza straż pożarna mogła funkcjonować. W związku z tym, z uwagi na te dwa ważne zadania, postanowiliśmy otworzyć tę nawierzchnię, mając tytuł, tak powiem, użyczenia i tytuł, tak powiem, dzierżawy tego terenu od prezesa, czy tam od dyrekcji spółdzielni rolniczych. Dziękuję. Czy wypowiedź wystarczy pani Katarzyna? Znaczy nie jest to wyczerpująca odpowiedź. Ale... Rozumiem, dziękuję bardzo. Pana radnego, proszę bardzo. Dzień dobry. Panie wójcie, takie pytanie uściślające w stosunku do mojej poprzedniczki. Powiedział pan, że na kwiecień będą gotowe projekty te uzupełniające, tak to nazwijmy, ulic i kawałków ulic, których nie ma w kanalizacji Dawidowi Bankowych na chwilę obecną. Natomiast czy to jest równoznaczne z tym, że mieszkańcy, których to dotyczy, będą mieli mniej więcej w tym samym terminie zrealizowaną kanalizację i możliwość podłączeń się, co ci, którzy są w tej chwili w drugim etapie. Czyli krótko mówiąc, czy na realizację tych projektów będą zagwarantowane środki w przyszłorocznym budżecie. Dziękuję. Czy będą, znaczy są zarezerwowane środki w budżecie na te uzupełnienia? To jest tak zwana druga faza, ponieważ Państwo macie w realizacji tego zadania, tak zwaną drugą fazę. Jest to wpisane w projekcie budżetu. Jak Pan przegląda projekt budżetu, tam jest tak zwana druga faza. Oczywiście na tą drugą fazę również wnioskujemy o możliwość zasilenia budowy ze środków zewnętrznych. Niemniej no, te środki, które tam mamy zapisane i pożyczki wzięte na te zadania, one
dają możliwość realizacji tej drugiej fazy, przynajmniej tych paru jeszcze uliczek i tego obejścia HRS-u, tak zwanego, przecież też jest nieodzownym elementem tego całej układanki, która tam jest. I to będzie realizowane. Aczkolwiek jeśli nie dostaniemy dofinansowania zewnętrznego, myślę, że no, większego zakresu jak ten, co wymieniliśmy, czyli te przyległe ulice od Starzyńskiego, od Warszawskiej i obejście HRS-u, z tych kwot, które tam są ujęte, są pewnie nie jesteśmy w stanie zrealizować. Niemniej zawsze w trakcie roku budżetowego są środki, które przeznaczamy na realizację danego zadania. Tak jak Państwo pamiętacie, cały układ, powiedzmy tak duży układ Starzyńskiego i Warszawskiej został dofinansowany i jakby wzmocniony finansowo na przestrzeni 2012 roku. Nie od razu, że tak powiem, na dzień 1 stycznia 2012 roku, tylko w momencie, kiedy przystępowaliśmy do realizacji, przystępowaliśmy do składania odpowiednich wniosków o dofinansowanie. W związku z tym tutaj faza druga jest, za naszą fazę będziemy robić. Nie widzę tutaj zagrożenia, jeśli nie chodzi o ten układ. Proszę, panie radny. A jeszcze a propos tego odejścia tutaj, obejścia HRS-u, bo z tego co wiem, to tam projekt jest gotowy, prawda? Tak, projekt jest gotowy z pozwoleniem na budowę. I kiedy ewentualnie przetarg? Ja myślę, że przetarg? W miesiącu grudniu będziemy starali się wykonać przetarg, czyli zrobić specyfikację istoty warunków zamówienia i stosownych wszystkich tych opracowań, które są potrzebne do przetargu.